Ja muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tym, że to gram, że jestem zachwycona i czuję taki, od samego początku czułam taki dreszczyk emocji związany z tą rolą, bo mam wrażenie, że pokazujemy coś nowego, że jednak wciąż jest niewiele kobiet bohaterek w kinie, w serialach, które mają jakąś znaczącą rolę, że jednak wciąż tych ról dla kobiet jest mniej niż dla mężczyzn, jednak wciąż kobiety często traktowane są jak ozdobniki do mężczyzn, ich partnerki życiowe albo matki, córki, dodatki do całej historii, a nie pełnoprawne uczestniczki fabuły, które mocno gdzieś na nią wpływają. A tutaj no, mam przyjemność zagrać rolę, która od początku do końca gdzieś ten świat współtworzy i dzięki temu mogę pokazać widzom, jak ta kobieta w tej sytuacji, no też dla niej niełatwej, wspinając się po szczeblach tej kariery, jak ona sobie z tym radzi, jakie ponosi koszta tego, jak to współgra z jej życiem rodzinnym albo nie współgra. Bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie to ekscytuje, że jako aktorka mogę być częścią świata polityki, ale za chwilę mogę być, nie wiem, zagrać w jakiejś komedii, w thrillerze. W ogóle bardzo, bardzo mnie cieszy, że jakoś to kino gatunkowe, seriale gatunkowe, że to się coraz bardziej w Polsce przyjmuje i że widzowie tego chcą. Bo ja się bardzo cieszę, że mogę dzięki temu i bardzo sobie tego życzę właśnie, żeby się pojawiać, a to w komedii, a to właśnie w political fiction projekcie, a potem w kryminale, a potem w jakiejś obyczajowej historii, w dramacie. Najchętniej jeszcze zrobiłabym jakiś film o superbohaterach i zagrała jakąś superbohaterkę z supermocą, ale takich rzeczy w Polsce nie robimy, więc ja bardzo chętnie w każdego rodzaju, że tak powiem, projekty wchodzę, bo mnie cieszy różnorodność po prostu. Kobieta kandydująca na stanowisko prezydenta trochę brzmi jak superbohaterka w Polsce. Pewnie, że tak. I dlatego to jest takie super zadanie aktorskie. Oczywiście, że tak. A polubiła ją pani? Tak, polubiłam bardzo Darię Sejdę. Myślę, że... Za co? Za pewnego rodzaju miękkie podbrzusze, za jej idealistyczne podejście do świata, za jej swoistą naiwność, za jakąś prawość, która jest w niej i za to, że ma w sobie siłę, że ma w sobie jakąś siłę, żeby walczyć o swoje, żeby się przeciwstawiać w tym świecie męskim jednak, mężczyznom, którzy próbują w jakimś sensie nią kierować, a ona im się mimo wszystko wymyka. Mam nadzieję, że widzowie polubią ten serial, bo on łączy w sobie też oprócz political fiction fajną historię kryminalną. Myślę, że mamy bardzo ciekawych bohaterów. W obsadzie są naprawdę wspaniali aktorzy i miałam przyjemność tutaj też obserwować moich kolegów aktorów i koleżanki aktorki. Myślę, że tam jest kilka perełek aktorskich. Mnie się na to świetnie patrzy. Mam nadzieję, że ludziom też się będzie świetnie to oglądało.